Witam bardzo serdecznie, z tej strony Pan tutaj w odnowionej serii oceniania Waszych tuningów w programie 3dtuning.com. Programie, grze, jakkolwiek to mówimy. I na początku już wspomnę, żeby było wiadomo, ustalimy sobie jakiś limit tych łapek w górę, żeby wiadomo, te odcinki zbyt często nie było. I początkowym takim pierwszym limitem, tym pierwszym progiem będzie 300 polubień. Także po wbiciu 300 polubień pod tym filmem po prostu będzie następny odcinek, tudzież będę nagrywał ostatni odcinek. Następny znaczy się, może zrobimy jakiś weekendowy maraton, żebym nagrał ich więcej, ale na razie póki co 300 łapek i leci następny. No i na mojej grupce, jak zresztą widzicie, zapytałem Was, który tuning Wam się bardziej podoba. Wszedłem ze szkoły, postanowiłem sobie na początku jakiś tuning sprawić i robi się ciemno, ale to przepraszam Was. No i słuchajcie, okazuje się, że tak, to Subaru spodobało, białe Subaru spodobało Wam się bardziej. Ogólnie grupa nazywa się tutaj Overrajdowcy. Zapraszam Was na nią bardzo serdecznie i ogólnie zobaczcie sobie, tak wyglądają tutaj reakcje. Może siebie zobaczycie, także taki bonus dla Was, od Was, dla Was, żebyście widzieli siebie być może tutaj. No i tak napomnę jeszcze szybko o tych zaproszeniach do znajomych, że bardzo mi miło, że mnie zapraszacie, ale jeśli się nie znamy, to ciężko będzie mi Was zaakceptować. Kiedyś byłem troszkę bardziej do tego przychylny, ale mam dużo zaproszeń od znajomych, których nie znam. Mam na Facebooku około 700 znajomych, 700 zaproszeń, znajomych mam prawie 5000 i musicie mnie zrozumieć, że no nie każdego mogę przyjąć, ale to myślę, że każdy rozumie też, że jakby no jak się nie znamy, to ciężko jest, żebym o, znam go, no to go przyjmę, no nie? Okej, także przechodzimy sobie pod filmik. Pod filmikiem są już Wasze komentarze, możecie je zobaczyć i pamiętajcie, że jeśli w tym odcinku nie będzie Waszego komentarza, jeśli w tym odcinku nie pojawi się Wasz profil, Wasze konto, Wasz garaż, to może się pojawić w następnym, także próbujcie, próbujcie. Myślę, że każdy będzie miał szansę, bo wiadomo, że nie będzie tak zawsze, że każdy będzie miał te nowe garaże i występujemy tylko raz, także pamiętajcie, że jeśli teraz Was ocenię, to drugi raz już nie. No i słuchajcie, jedna ważna rzecz, dlatego, że postanowiłem, że pokażę Wam na początku bardzo fajny garaż osoby, z którą pisałem jeszcze jak robiłem starą serię, czyli około 2 lat temu. Był to Kasperowski i słuchajcie, on ma swój własny garaż, który no, update'uje bardzo, bardzo często i strasznie podobają mi się jego tuningi. No, mega mi się podobają jego tuningi, bardzo dobrze je robi. Tego jeszcze na przykład nie widziałem, zobaczymy, czy mi się spodoba. Podoba mi się. No, może felga nie jest jakaś świetna, ale całe wykonanie jest naprawdę fajne. Nawet nie wiedziałem, że do Evo 9 jest white body, a widzimy, że w tej grze jest. Także obiecałem kiedyś mu, że pokażę jego garaż, bo bardzo mi się podoba. To było bardzo dawno temu. No i jestem w stanie teraz stwierdzić, że no, naprawdę ma świetne te tuningi. Zresztą zobaczcie sami, to S14 jest piękne, naprawdę piękne. To było kołki, tak? To jest kołki. I na przykład pójdziemy sobie jeszcze jakiś jeden tuning, tutaj nie, tutaj ta BMW to nie jest jakiś zaawansowany tuning, ale na przykład chciałbym zobaczyć, czy stuningowane Ferrari, albo nie, tu jest fajne, tu jest, słuchajcie, 86 i ona ma jakiś tutaj, widzę, przerobiony chyba, a nie, czyli ten przedni zerek się zbagował, w każdym razie też bardzo fajnie wygląda, no, mamy zbagowane niektóre części, obiecałem, że kiedyś pokażę także 3 tuningi tak na początek, na rozgrzanie, od osoby, która robi je naprawdę, naprawdę świetnie i strasznie, no, mega mi się podobają te jego designy. Ogólnie jest wiele błędów podczas przeglądania, więc musimy się z tym oswoić i tak dalej, no nie da się tego chyba naprawić. Możemy sobie jeszcze od góry spojrzeć. O, widzimy, tu się, no baguje się również tło. Także cóż, no przechodzimy już. Będę sobie tym razem losował komentarze. Przynajmniej tak z 5 osób dzisiaj ocenię, jeśli nie 8, bo miałem oceniać 8. No także dzisiaj losowo, a jeszcze może wy wpadnijcie na pomysł. Napiszcie mi w komentarzu pomysł, w jaki sposób miałbym was wybierać. Bo liczba lajków przy komentarzach to nie byłby dobry pomysł, bo by sobie ludzie robili te multikonta. Ale co miałbym, w jaki sposób miałbym was szukać? Może wy znajdziecie pomysł, no i lecimy już do oceniania. Dziś odrobinę większe szanse będą miały osoby, które kojarzę z sekcji komentarzy na moim kanale, w sensie, które często mi komentują filmiki, bo one po prostu zasługują na to, że skoro oni doceniają mnie, oceniają moje filmiki i tak dalej, to ja, oni zasługują na to, na moją ocenę. Oczywiście każdy z was zasługuje, ale te osoby, które jednak są przy kanale, śledzą mnie, mają troszkę jakby, no, większe szanse, dzisiaj przynajmniej. I jedna ważna rzecz. Dodaję was w tym programie. Tutaj, jak widzicie, mam już żadnych zaproszeń, wszystkie przyjmowałem. Ale nie ma czegoś takiego, że przyjdzie do mnie tutaj w wiadomości, żebym was pokazał na odcinku. To się nie liczy, że tak powiem. Ja was będę losował, czy robił jakiś inny sposób, ale z wiadomości to tak to nie może być, dlatego że każdy ma równe szanse, a nie, że napiszesz wiadomości, to cię pokażę, a nie napiszesz, to nie. Także z wiadomości się to nie liczy. No i cóż, mamy jakąś tutaj Evo 9 na początku. Zobaczmy sobie ją, jak ona wygląda. No i tak, gleba widzę, że jest. Jest gleba, teraz chciałbym sobie ją tutaj pokazać. Ogólnie, no, trochę błędów jest na stronie, ale myślę, że uda się to jakoś dzisiaj przeminąć. Także są to nawet, nie wiem, czy nie są to oryginalne OZ-y, ale są to wergi, które bardzo przypominają oryginalne OZ-y do 9. Z przód, rozumiem, jest z dokładeczką małą, która pasuje w sumie. Karbonowa maska,
karbonowy dach i tył już nie. Też ten tylny zderzak, no nie bardzo, w sensie jak już jest tutaj z przodu dokładeczka, no to można byłoby też jakiś dyfuzor, no chyba, że nie ma, ale te wydechy też nie za bardzo karbonowe. Tutaj mogło być coś, co po prostu te wydechy jakoś otacza, no nie wiem, myślę, że taka możliwość jest, bądź pojedynczy wydech po jednej stronie, no to by jakoś się niwelowało. Dokładka z boku również całkiem pasuje, aczkolwiek ja bym tutaj wziął tą płaską, pojedynczą, no i nic nie powiem, ale no niestety ten spoiler jest według mnie odrobinkę za wąski. W sensie, te spoilery takie są i ja wiem i to rozumiem, także auto ogólnie jako próba zrobienia jakiegoś designu i tak dalej, to wygląda naprawdę fajnie, ale no cóż, ten spoiler mógłby być, prawda, wyższy, albo nawet nie wyższy, a odrobinę szerszy, żeby się chociaż wyrównywał tutaj z tą linią nadkoli, czy chociaż linią lusterek, bo to zawsze wygląda odrobinę lepiej, ale i tak nie jest źle, jako na pierwszy tuning to myślę, że jest całkiem dobrze. Tutaj mamy Civica. Wiecie co, ja bardzo lubię Civiki, więc Civica sobie obejrzę. I Civic, rozumiem, jest w jakichś tam egzotycznych krajach, tak? Teraz widzę, że ma neon. Neonów zazwyczaj nie lubię, ale jeśli jest ładnie dobrany, no to... O kurde, o kurczele, no to tutaj jest normalnie, nie, no to już jest koniec świata. Nie no, najładniejsze chyba zderzaki, jakie są możliwe, aczkolwiek jak widzimy, ten próg jest troszkę... W sumie, no spójrzcie, patrzymy na auto od boku, tak? Ja mam taką swoją ustaloną proporcję, że nawet próg może być niżej, tak? No bo jak jest niżej, to okej. Tylko w momencie, kiedy mamy, to już wam kiedyś mówiłem, o, zresztą pokażę to myszką, a nie. Widzicie, mamy tutaj zderzak, jeśli on by schodził troszkę w dół, to tu się robi taka linia i gdyby ona była tak, wiecie... Równo z tym dochodziła do tego, przecinała pod pewnym kątem, którego w tym momencie nie mogę ustalić, bo nie mam takiej możliwości. I tak samo, gdyby tutaj schodziło, gdyby ten zderzak jakby nie równał się tu, tylko gdyby to schodziło w dół, to dałoby się to jakoś ładniej dopasować. A teraz mamy bardzo nisko próg, wysoko przedni zderzak i wysoko tylni. Także tutaj nawet by ładnie to wyglądało z oryginalnym progiem, czy no nie, chyba bez niego się nie da, nie wiem czy tu. No w każdym razie lepiej by wyglądało moim zdaniem. Znaczy jest dobrze, nie jest tak źle, ale no mogłoby być tutaj po środku troszkę lepiej. Wyłączyłbym te neony w felgach, które w sumie są spoko, bo mój tata miał prawie takie same w Hondzie, jak byłem bardzo malutki. Teraz co do dokładeczki tutaj na górę, to ona mi się zawsze podobała, jest fajna, to jest, no to nie jest hamulec aerodynamiczny, ale to jest, nie wiem czy to nawet nie jest Mugen. No i na przodzie to jest, no też spoko zderzak, także to mi się podoba, no ten neon, już bym ten neon jakoś akceptował, bo jest spoko, pasuje do koloru. Tylko, dobra, neon jest okej, ale te neony w samych felgach to do wywalenia, nie? A reszta jest tak najbardziej bardzo pozytywna, także to mi się podoba. I w sumie tu nic więcej chyba nie ma, znaczy lampy są troszkę przyciemnione i karbonowa maska to jest całkiem okej. Także sam design też jest w sumie spoko. No i teraz tak, mamy GTR-ka, ale GTR-ek widzę, że tu, no chyba nie. Chciałbym coś jeszcze spojrzeć tutaj, widzę, że... A zobaczmy to, bo tak tu widzę, że coś, chociaż nie, już jeden samochód kolorowy taki bardzo podobnie zrobiony oceniałem, więc w sumie czerwonego już nie bierzemy. Już czerwone ocenialiśmy, może ocenimy sobie GTR-ka w sumie. No, myślałem, że mi się nie spodoba, więc zobaczymy, czy mi się spodoba, bo ogólnie tuning w tej grze GTR-a jest taki, że jak sobie go poszerzymy, to już go nie zglebimy i trzeba się z tym męczyć. Więc tak, nie jest źle, w sensie z przodu bardzo mi się nie podobają te kanarcy. Nie wiem, no przynajmniej nie pasują do, bo to jest oryginalny zderzak od bodajże wersji V-Speca, czy tam, nie, znaczy to jest oryginalny zderzak w każdym razie, to co mamy na przodzie, to jest GTR z 2010 roku? Chyba tak. W każdym razie tak, mamy zmieniony ten przedni zderzak, ale te kanarcy mi się nie podobają, bo tu widzę, że tu jest coś zmienione. Dokładeczka jest, poszerzenia są spoko, w miarę te, no jakoś to akceptuję, że są te nity tutaj, ale jest okej. Teraz sam bok, nie wiem czy to nie jest nawet jakiś pakiet, ale jeśli to jest jakiś pakiet, to mi się nie do końca podoba. W sumie też lipne jest to, że nie ma troszkę szerzej tych kół, bo podejrzewam, że dało radę, a jeśli nie dało radę, to lipa. W każdym razie, gdyby było troszkę szerzej z tyłu, szerzej z przodu, żeby tu się zespasowało, widzicie, tu się kończy opona, mogłaby być troszkę szerzej, wtedy nawet nie musiałaby być gleba, tylko spas do samej opony. I w sumie odrobinę mniejsza ta opona, znaczy ta felga, bo felga jest odrobinkę za duża, przynajmniej ja uważam, że jest trochę za duża i mogłaby być mniejsza. Tym razem spoiler już się dopasował w miarę, ciężko, nie da się nawet zrobić, żeby samochód był w prostej linii, ale tym razem spoiler całkiem pasuje, także, no i kolor też mi się podoba, kolor jest okej. Także jako cały wizualny, jako całość, wizualnie całościowo jest okej, no troszkę za duże te kanarcy, ale no mówię, że troszkę rzeczy jest do poprawy. W sumie wydechy mamy oryginalne, dyfuzor w miarę wygląda chyba jak oryginalny, ale tutaj troszkę mi to nie pasuje, także może jest lekko przerobiony. Więc
No, ten samochód wygląda spoko, myślę, że wam również się może podobać. No i karbonową maskę tym razem bym wywalił, bo no dobra, mamy karbonowe elementy, ale to jest ten matowy karbon, a maska jest w karbonie tym, no nie matowym, w tym połyskującym, więc no jako design jest spoko, znowu jako design, ale tym razem nie pasują mi te pojedyncze części. No i jeśli mamy już kanarca z przodu, no to z tyłu też by chyba dało radę jakiegoś tutaj dopasować, no nie? Albo chociażby dać jakiś większy spoiler, no chyba, że chyba myślę, że dałoby radę. Także bmwlover.pl w swoim garażu nas ugościł i lecimy do następnego. Jesteśmy w garażu Alvaro 12. I postanowiłem, że jeszcze wam szybko przypomnę. Pamiętajcie, że tylko linki się liczą. Nie nazwy profilu, a linki. No i tu mnie właśnie ugościło moje ulubione auto, czyli S13. Muszę ją zobaczyć, muszę zobaczyć, jak Alvaro ją zrobił. I lecimy sobie tutaj, żeby sobie całe auto zobaczyć. Już widzę, że nie jest źle, także myślę, że z chęcią sobie to zobaczę. Ej, co wy macie z tymi neonami? No, według mnie, znaczy, dobra, no to jak już są te neony tutaj w tych felgach, to ten neon na dole nie pasuje, znaczy ten neon to w ogóle nie pasuje. W ogóle absolutnie mnie według mnie tutaj nie pasuje, również ta tarka od Evo nie pasuje na dach, absolutnie nie. Spoiler jest prawie jak seryjny, jeśli to nie, to nie jest seryjny, ale spoiler jest okej, okay. W miarę jest spoko, ogólnie cały, znaczy nie ma dużo możliwości to auto do tuningu, ale jako całościowo wygląda w porządku i mi się podoba, tylko no nie, ta tarka to nie, to nie jest, tu frytek nie robimy, ani żadnych tam placków wiemiaczanych. Co do maski, no to też jest jakoś jako tako do body wzięta, można powiedzieć. No i felga jest ładna, tylko te neony, co wy macie z tymi neonami? Ja to nie wiem, mi się neony nie podobają, ale cały samochód, no jest w miarę w porządku. W sensie nawet te lusterka, co by ktoś powiedział, od BMW 36, to są lusterka, które są z pakietu i są w miarę aerodynamiczne, jak chodzi o ten samochód, tak? I to jest nawet chyba intercooler, ale tak dziwnie umiejscowiony, że nie widać reszty, dobra. Więc lecimy dalej i zobaczymy sobie coś fajnego, MX-5. Co tu się z tą MX-5 stało? No bo ja już widzę, że chyba nie za bardzo, no nie? Ogólnie, no nie obrażajcie się, tak jak mówiłem, jeśli dajecie swoje auto do oceny, to macie świadomość, że mogę powiedzieć coś złego na jego temat. I w sumie, nie, no nie wygląda źle, tylko zastanawiam się, skoro jest taka aero, bo ma tutaj, można powiedzieć, troszkę bardziej aerodynamiczny przód, ma też dociążenie na tył, ma bardzo aerodynamiczny tylny zderzak, w sumie bardzo tutaj odelżający tą część. No i próg tu już bym się pozbył, bo nie za fajnie wygląda ten wlot, ale no niech będzie, że jest aero, tak? To dlaczego jest tak wysoko? Jak już mamy auto w aero, jak mamy nawet te auta, wiecie, robione pod timeoutach, to one są mega, mega niskie, bo wysoki prześwit bardzo tutaj to utrudnia. No i w sumie te BBS-y to są troszkę za duże, co? Według mnie są odrobinę za duże, aczkolwiek w tej grze nie da się tak, że zmniejszamy sobie i felgę, i oponę, więc może to było przeszkodą. Ale nie wygląda źle, myślałem, że będzie gorzej, a cały spoiler też widzicie, o, tutaj to wygląda fajnie, jest szerzej ten spoiler i to wygląda spoko. No nie zawsze musi być taki szeroki, ale jak już może być, no to fajnie by po prostu było. No, fajnie by. Okej, okay, no i ostatnie auto, myślę, że po 3 to będzie git, które sobie zobaczymy, czyżbyśmy tu mieli E46, ale tu mamy jeszcze 350, słuchajcie, no nie wiem. Może coś nowszego, bo nie wiem, ile ma lat ten garaż, czy ile w ogóle ten garaż tutaj ma. Wiem, że ta czwóreczka mi się już na pewno nie spodoba, więc w sumie mógłbym ją ocenić, no nie, ale... Ale może ocenimy sobie E46, tak? To jest E46. Tylko niech się załaduje. Niektóre tuningi tak mają, że się w ogóle nie ładują, że trzeba czekać i nic się tu nie uda zrobić. Albo trzeba wchodzić po kilka razy. Nawet mogę... O, dobra, działa. I... Ale nie, tu nie ma nawet jakiegoś specjalnego tuningu. Tu jest taki dosyć prosty ten tuning. Przód jest cały. To jest w sumie cała M3 zrobiona, więc... No dobra, zobaczmy sobie tą czwóreczkę. Jak już będziesz miał moją jakąś tam opinię, no to myślę, że... Znaczy, nie każę wam ogólnie zmieniać, to nie jest tak, że jak ja mówię wam, no ja bym zmienił to i to, to wy macie od razu wchodzić, ja zmieniam, tylko to są moje uwagi, które są do mojego gustu dostosowane, więc tak. To BMW oczywiście ma poszerzenia, no ale nie trzeba wcale ich stosować. Felga jest... wygląda troszkę jakby miała być seryjna, w sensie jakbym zmieniał w aucie felgę, jakbym miał samochód modyfikować, to bym na pewno takiej felgi sobie nie wstawił. No może to by się podoba, okej. Okay. Co do samych opon, no to... No nie wiem, no do takiego auta ono nie jest jakieś specjalnie zrobione, to te opony z malowaniem, nie wiem, czy są jakoś bardzo potrzebne. Tym razem na przykład dałbym mniejszy spoiler, teraz się tak, wiecie, no bo spójrzcie na to, że w zasadzie przód mamy bardzo wąsko. Przód mamy oryginalny, tu żadnej dokładki nie ma.
same karbonowe części, czyli ta karbonowa maska i dach zupełnie nie pasują, dlatego że ta maska ma ten mankament, w sensie, no to nie jest jakiś wielki błąd, ale ma to, że nie ciągnie się dalej aż do znaczka, tylko jest tu ucięta i wtedy ten karbon nie przechodzi tak płynnie, nie jest dopasowany do zderzaka, tylko no po prostu jest to tak dziwnie oddzielone, co mnie się nie podoba, więc ja bym karbonowej nie dawał. Dach karbonowy jak najbardziej i tym razem dałbym mniejszą lotę. Z tego poziomu na przykład ona tu nie wystaje, ona powinna tu wystawać. Z tyłu można powiedzieć też, że ona jest tak troszkę, widzicie, za daleko, jest odrobinkę za duża, mogłaby być troszkę niższa, bardziej dopasowana do karoserii. Tutaj spójrzcie, ona tak odstaje, a gdyby była troszkę bliżej i niżej tutaj, albo no inna lota, to mogłoby być ok. No i troszkę mi ten tył, znaczy ten tył jest oryginalny praktycznie, od tej wersji 3,5 litrowej i nawet ma tu taki mały dyfuzorek. Ten tył, no wiecie, tu mamy M-Performance w sumie, cały pakiet M-Performance, więc w zasadzie to jest już taka prawie M-eczka, ale to jest chyba tak oryginalnie. W każdym razie mi się tu nie podoba, widzicie, że tu leci tak bardziej w tą stronę, mogło być troszkę niżej, nie wiem, może tu jest jakiś dyfuzor, ja bym sobie go tu wstawił, ale ogólnie nie jest też tak źle, myślałem, że będzie gorzej, ale no jest wiele rzeczy, które bym zmienił w tym aucie. No i może przyciemniłbym też szyby, bo białe wnętrze, białe auto i to tak tutaj wszystko na biało świeci. Jeszcze to tło, które takie jest dosyć wyraziste, no i wiadomo, że nie wszystko wygląda tak do końca, jakbyśmy chcieli, ale no to, no okej, okay, no widzę tutaj, o co chodziło, tak? Nawet jest dociążenie na tył, mamy napęd na tył, tylko wiadomo, że przydałoby się ten spoiler moim zdaniem pomniejszyć. Wilkur napisał, że u niego lipy nie ma, no to jak u niego nie ma lipy, no to trzeba ten garażyk obczaić, no nie? Ten pierwszy samochód, który jest tutaj, zawsze, przynajmniej zazwyczaj jest pokazany w tych mniejszych garażach tu. Więc no już będę wiedział, jak mniej więcej wygląda. Ale Civica lubię oglądać i lubię go oceniać. Teraz, co się stało z tym tłem? No chyba mniej więcej wiem, o co chodzi, tutaj było małe cięcie, ale zobaczmy sobie jedną rzecz. Mianowicie, wydaje mi się, że ten Civic Type R, który w tym momencie wam pokażę, będzie idealny. Tak mnie się zdaje. Felga to jest CR-Kai, Work CR-Kai, która jest oryginalnie, była oryginalnie w Nissanie GT-R-ze, w Skyline R30. 3. Piękna, super felga, bardzo pasuje do tego auta. Teraz najniższy pakiet zderzaków, który jest tutaj idealnie dopasowany. Spójrzcie, jak w tym momencie przechodzi tutaj ta linia. Ona idzie prościutko, równo z tym właśnie tutaj. No i tutaj w sumie ten tył, no mógł być bardziej pochylony, ale w tym wypadku, kiedy mamy tak zrobiony, że po prostu jest dobrze, no to wygląda to w porządku. Dodatkowo, skoro mamy tak nisko przód, to mamy też wysoko, no i daleko lotkę. Jest troszkę zbyt za duża, ale no ogólnie wygląda ładnie, więc skoro prezentuje się całościowo dobrze, to super, to chyba tak powinno być, no nie? Ona jest bodajże czarna, tego nie widać bardzo dobrze, ale ona jest czarna, ta loteczka. No i nie no, samochód nie jest jakoś nie wiadomo jak zrobiony, ale jak na możliwości tuningowe tego auta, to są wykorzystane i zrobione, myślę, perfekcyjnie. I są bodajże zmienione jeszcze lusterka, które też wyglądają bardzo ładnie, więc kolorystycznie też świetnie wygląda ten samochód, bardzo jest dopasowany. Jeszcze ten czerwony emblemat Hondy Type R-ki tak fajnie tutaj się wpasowuje w ten kolor, także bardzo mi się podoba ten Civic. I w sumie jedynie co może bym dał mniejszy troszkę ten spoiler, bo jest trochę za duży moim zdaniem, ale reszta jest naprawdę świetna. Teraz idąc dalej, tu mamy jakąś Alpinkę, ale tu w Alpinie nie będzie zbyt wiele. Mamy Golfa, o, oceniliśmy Civica, to teraz oceńmy Golfa. I ja tu widzę Vossena. No i teraz tak, R32 w idealnym niebłękicie, także R32 było robione w tym błękicie. Widzę, że bardzo duży model tego auta. Ale tego Vossena bym wywalił. Zupełnie się nie komponuje. Vossen w ogóle jest do takich dużych, szerokich aut, do takich... Nie no naprawdę, Vossen moim zdaniem to jest felga do takich wielkich po prostu aut, do takich byków, do takich aut, no niekoniecznie, które jeżdżą szybko, nawet bardziej bym Vossena dał do auta, które no na stęcie, tak? Nawet na R-Ride'ie. Także Passat z Vossenem jak najbardziej, ale czy Golf, to nie wiem. Też nie wiem, czy te ciemne lampy w tym momencie jakoś bardzo pasują, bo... No nie wiem, no jakoś tak według moim zdaniem, według mnie to nie jest całkiem okej. Okay. Ale co do tak, próg jest ładny, tył jest spoko, nawet chyba oryginalny. No i ten przedni zderzak to bym jednak wymienił, bo nie ma co się z nim komponować. Gdyby tu była jakaś większa lotka, no to skoro mamy zbyt nisko, i to tak jest powiedziane troszkę przesadnie, ale skoro mamy tak zbyt nisko troszkę ten przód, to zbyt wysoko tył i to się jakoś komponuje razem. Uznajmy, że to jest auto do jazdy szybkiej i nie wiem, czy można go glebić bardziej czy mniej, no ale no, jakby całościowo według mnie jest nieskomponowany w moim stylu, tak? Może wam się spodoba, w każdym razie ja bym tutaj wiele zmienił i no kolor jest spoko, ale no ci R32 były w takim kolorze,
wypuszczane. Także ostatnie auto, które sobie ocenimy, tu mamy E46, w sumie jeszcze dzisiaj nie oceniałem, ale mamy jeszcze 86 i Merolka. Merolka sobie jeszcze nie oceniałem i ciekawi mnie, jak ktoś go zrobił, bo miałem duże problemy ze zrobieniem ładnie tego samochodu. Jest to oczywiście klasa S i teraz tak. Więc mamy splitter z przodu, mamy bardzo ładne BBS-y, mamy splitter z przodu, ale po co? Znaczy, i w ogóle nie wiem, o co chodzi z tym. Dlaczego to tak wygląda? Dlaczego to jest tak tutaj ucięte? Czy to jest jakiś, nie wiem, do czegoś to służy, czy... Bo wydaje mi się, że to powinno iść całą taką prostą linią. Może coś się zbugowało w programie. Gdyby to szło do końca, to wyglądałoby to o wiele ładniej. No te BBS-ki w ogóle świetnie pasują do tego Merolka. Teraz tył mamy bardzo ładnie spasowany. Przód również mamy świetnie spasowany. To są te chyba oryginalne poszerzenia. Kolor całego auta, w ogóle jako dopasowanie kolorystyczne i same ciemne lampy bardzo ładnie pasują, także ciemne lampy do takiej kolorystyki wpasowują się naprawdę świetnie. Ale no nie wiem, tak, no ten dyfuzor, ten... No ja bym to zrezygnował z tego, bo zupełnie to się tutaj nie komponuje z tym autem, no chyba, że gdyby to może troszkę... Nie wiem, no tutaj ten tył jest taki pusty, przód ma dyfuzor w zasadzie, no może gdyby... Znaczy splitter, nie dyfuzor, choć i ludzie mówią dyfuzor, ale... O, nie ma to nic wspólnego z dyfuzją. Gdyby go tak zglebić bardziej, nie wiem czy się da, raczej nie, na poszerzeniach już się nie wiem czy da, to wiecie, ten splitter by tak dostawał do ziemi i można byłoby się pokusić o takie ala naskarowe troszkę pojęcie, ale ogólnie no to no jest okej, okay, jest spoko, ale ten splitter mi jakoś nie siedzi. Także to było raczej trzecie już auto w garażu tutaj Wilkura. Proszę bardzo, co nam tutaj za drift car wyleciał, haha. Normalnie drift open, ale wiecie co? Dobra, tak, mamy już trzy auta. Mamy? Mamy czy nie mamy? Tak, mieliśmy Civica, mieliśmy Golfa, tak, więc lecimy do następnego. Tym razem jesteśmy u Mr. Bloody'ego, który również robi samochody, które bardzo lubię, robi auta, które bardzo lubię, no i tak, jako obstawiam, że ta Honda będzie ledwo co zrobiona, żeby wyglądała jako tako, czego nie chcę oceniać. Na przykład zobaczmy sobie 155. Ale ona też, no tu, ja bym chciał oceniać samochody, które mają dużo możliwości tuningowych, które można dobrze przerobić. Civica już po raz kolejny nie chcę tutaj przelatywać. Ogólnie garaż widzę, że jest całkiem nowy. Zobaczmy sobie Firebirda. O proszę, tutaj będę miał się chyba do czego przyczepić. Ale być może to nie będzie przyczepienie się do samego autora, jak i do gry, czy tam do programu, więc tak. Dlaczego ta felga jest taka kurde duża? Dlaczego te koła są w ogóle takie duże? Czy to tak nie powinno być? To malutkie kółeczko, do tego auta wygląda cudownie, ale maluteńkie kółeczko, bo felga jest naprawdę piękna. Ale jest zbyt duża, moim zdaniem jest naprawdę za duża. Co tu więcej mogę oceniać? No auto jest praktycznie seryjne, jest trochę chyba zglebione, tak mi się zdaje, albo nie wiem, czy może być więcej. No gdyby na przykład pokusić się tu już o rzecz, która jest niedorzeczna w tym wypadku, ale no zresztą to auto i tak się jakoś świetnie nie steruje w rzeczywistości, więc gdyby tak pokusić się o to, żeby zrobić z niego stensa, no to wtedy tak, to wtedy można byłoby go zglebić właśnie na tak dużej felce. Ale no, nie wiem, za duża felga. No a reszta to oryginalna też, trochę za ciemne szyby, może to wnętrze przydałoby się jednak pooglądać. Teraz zobaczmy sobie, no tutaj widzę już Initial D, to takie świecące Initial D mówiące do mnie, zobacz mnie, no to dobra, zobaczmy sobie 86, aczkolwiek wiem już, że no, nie będzie jakoś specjalnie przerobiona, choć kto wie, no może taki Takumi tutaj się pojawi, tylko Takumi weź no się pojaw, co? Jak już jesteś, no to weź się pojaw. Bo jest z tym problem, nie? Czasami wchodzę nawet w swoje samochody i nie mogą się pojawić. RX-7 się pokaże czy nie? O, pokazała się, dobra. No i nawet jest, słuchajcie, wzięta bodajże z Assetto Corsa, jest wzięta Haruna, znaczy się Akina, także w ogóle tutaj, o, coś mi się zaznaczyło. Zobaczmy, spróbujmy sobie jeszcze raz ten samochód obczaić, znaczy jeszcze raz, no, zobaczyć go wokół. Wydaje mi się, że to jest zwykła obniżona RX-7 FC, ale... No, teraz powinienem móc obracać. Ojojojojoj, ej, czemu te felgi są wszędzie takie duże? Nie, no, znaczy fajnie, że Akina, ale no nie takie, nie, to są felgi jak od tramwaju, jak stalówki. Znaczy, one są okej, ładne, ale to są bardziej do automuscle, przynajmniej tak mi się zdaje. Ogólnie nic tu nie mamy dołożone, także cała jest oryginalna. No szyby już niech będą przyciemnione, ale jak już, nie, no dobra, moim zdaniem, oczywiście pamiętajcie, to jest tylko moja opinia. Wam się może to podobać, ja to nie mówię, nie, możecie nawet mówić, które auto się wam podobają, które nie. Ale to są felgi od pociągu, znaczy no,
okej, tylko może trochę mniejsze, co? Odrobinkę mniejsze. Wtedy można byłoby też chyba bardziej auto zglebić czy dopasować, bo myślę, że taka opcja by była. Także, no znowu felga na minus. I teraz co powinienem sobie ocenić? Chciałbym ocenić coś, co jest dosyć mocno przerobione. Czy Mustang jest jakoś mocno przerobiony, czy nie? No też nie, słuchajcie, takie dosyć proste samochody, także starajcie się, żeby brać samochody, które mają dużo możliwości. Tym razem 8.6 nam się pokazało. No więc zobaczmy sobie, jak tutaj 86 została potraktowana. No ale tak zwykle, nie? Też są zwykłe felgi, także nie wiem, co mam oceniać w tym garażu. Mam oceniać zmianę felg, no, znaczy wiadomo, no nie chcę nikogo obrażać. No dobra, mamy jedno auto, które jest, myślę, dobrze zrobione, tudzież dobrze, że jest mocno przerobione. W ogóle widzę, że bardzo wam się podoba granat do Civiców i to jest SI. O proszę, to jest już coupe, a nie hatch, więc zobaczmy sobie, jak tu coupe zostało zrobione i zostało bardzo ładnie zrobione. Nie wiem, czy ten zderzak i ten próg i ten tylny zderzak są od jednego pakietu, ale w tym wypadku nawet zaakceptowałbym to, że ten próg jest tak nisko. No wiadomo, żebym ja bym wziął coś, co jest bardziej dopasowane, że jest prościej, no ale z tym progiem jest nisko. Przedni zderzak bardzo ładny, tył również ok i fajnie dopasowany też ten spoiler. Wydaje mi się, że w ogóle oni w tej grze zrobili jeden model spoilera, który powielali w różnych autach, nie modyfikując go, i przez to w niektórych siedzi fajnie, a w niektórych nie. Także o, Civic super. No i widzę, że ten kolor jednak jakoś do was przemawia, albo już w tym było to auto wypuszczone. Felgi też spoko, także no ten tunik mogę ocenić, ten tunik mi się naprawdę podoba. Okej, no więc witam u Mateusza Michalaka, który zaszczycił nas obecnością zaledwie 4 aut w swoim garażu. Zobaczmy, co na to S14, która została przez niego przerobiona, i tym razem mamy widok od góry. I to jest taki troszkę, powiedziałbym nawet, no nie wiem, czy bardziej szakotan niż Bosozoku, ale auto wygląda w porządku. Znaczy, no ja lubię takie rynny, nie każdy je lubi. Ogólnie cały kształt tutaj, co jest z boku, wygląda identycznie jak moja, więc no nie wiem, nie, raczej nie jest ściągnięta, oby nie była. Z tyłu ten spoiler, no z boku nie wygląda spoko, ale z tyłu jak się spojrzy, to jest fajny ten spoiler, także on jest dopasowany, no mógłby być szerszy, ale nie jest zły, także w zasadzie no wszystko spoko. Kolor też fajny, kolor taki a la róż, taki brudny róż to się nazywa, także mi się podoba, bo ogólnie ten kolor pasuje do tego typu aut japońskich, tak zwanych mydelniczek, także no cały samochód super, świetnie, no to wygląda prawie identycznie jak mój, ale no ogólnie jest zrobiony spoko, tylko wiecie co, można byłoby tu zrobić większy offset z kamberem, wtedy dopasowałyby się felgi do, znaczy opony w sumie dopasowałyby się do poszerzeń, no i by to wyglądało jeszcze fajniej, ale ogólnie nie jest źle, także spodziewałem się czegoś gorszego. No i musimy iść po kolei, bo w sumie, o nie, mamy Ferrari z neonami, to już pójdźmy sobie do Awka. O nie! O nie! Co ten Awek? Co on taki... Nie, no tak się nie robi, ej, no co ty, Awek taki pusty i taki wielki spoilero mu dałeś? Nie, no to jakby tu był Liberty Walk, jakiś pakiet, którego pewnie nie ma w programie. No to tak, ale to co, tu nic, podejrzewam, że do niego nic nie ma oprócz spoilerów, ale no to się nie daje tak, no. Nie, nie, ta, jeszcze ta naklejka tutaj, co to, nie. Nie, nie, znaczy według mnie, może tobie się to podoba, może ty wszedłeś i mówisz, kurde, ale zrobiłem fajne Lambo, no i wchodzi na przykład twój kolega i mówi, ale zrobiłeś fajne Lambo, no nie? No i wam się to podoba, ale to jest moja ocena, więc ja mówię, że no mi tutaj ten spoiler jakoś nie pasuje. No i ocenimy sobie BMW-kę, ponieważ nie chcę tego Ferrari oceniać, bo będę hejtował i jeszcze wygląda jak cytryna, to nie. Weźmy sobie w BMW-kę, która myślę, że... O! Walnąłem aż w mikrofon. O! Coś innego. Coś... Ten, widzę, że bardzo lubisz te BBS-y, przynajmniej no tak mi się wydaje. I teraz tak, przód bez żadnej dokładki, z canardsami tylko. Zapominacie o tych dokładkach, albo po prostu ich nie lubicie, nie chcecie. Zaraz zobaczymy, tylko BMW wejdą mi się tutaj, żebym mógł się obracać, co? Dobra, odświeżyłem stronę i mogę sobie autem już poruszać, także mamy zrobionego go bardzo prosto, w sensie tu było chyba klikane, nie były sprawdzone wszystkie opcje. No tył jest za wysoko, ogólnie cały zderzak M-Performance zupełnie nie pasuje do poszerzeń, tu musiałoby coś być białe, wtedy wyglądałoby to lepiej. A nawet, no żeby się tak nie ucinało ten M-Performance, no nie? A da się zmienić próg, więc no tutaj bym to zmienił. Przedni zderzak, no skoro mamy taki styl, skoro mamy też taką dużą lotę, no to dobra kanarcy, ale jeszcze jakaś dokładeczka by się przydała, no i mówię, ten tył, również mamy opcję dołożenia sobie dyfuzorka, więc by się tutaj ogólnie całkowicie wpasował. BBS-y, ogólnie do takiej nowej BMW-ki, takie stare BBS-y to taki jest modern classic, no nie? Czyli mamy modern auto i classic felgi.
Nie dla mnie. Mi się nie podoba. Ogólnie całe auto. Wokół sobie przejdziemy, tak, no po prostu je tutaj przewrócimy wokół. No i ogólnie wokół, no to jest spoko, ale te szczególiki jakoś mi tak nie pasują, no. No i ten spoiler mi się nie podoba, bo wygląda troszkę tak, mógł być, wiadomo, znowu powiem, większy i szerszy, tak? W rzeczywistości takie spoilery się montuje, tylko że większe i szersze, no i wygląda to odrobinę bardziej korzystnie. Ale ogólnie nie jest tak źle, choć mogłoby być lepiej. Więc lecimy sobie do ostatniego garażu na dziś, bo myślę, że czas, jaki już dałem na odcinek, jest całkiem długi. Myślę, że taka liczba, jak jest teraz, będzie mniej więcej w całym ocenianiu moim. Tyle, ile będzie tych oceniań ogólnie. I myślałem nad kryterium, na przykład, żebyście napisali coś ciekawego o waszym garażu. Co w nim robicie, jakie najbardziej auta lubicie. Wtedy będę mógł wybierać wasze tuningi. Po kolei. No i też opowiadać tam jakąś waszą historię. Wiadomo, jak się rozpiszecie na pół strony, no to nie, ale no coś tam może to będzie taki pomysł, a może wy wymyślicie coś lepszego. No, także następny garaż już nas wita. Jest to garaż Polish Drivera, który, słuchajcie, zrobił tutaj, myślę, całkiem ciekawy R34. Ja bym chciał je zobaczyć, bo ja tu widzę, że to będzie na pewno ciekawe auto. Czy będzie ładne? Zobaczymy, ale ono na pewno będzie ciekawe przez swój kolor. O proszę, coś innego i normalnie to by mi się to nie podobało, ale mi się to podoba, serio mnie się to podoba. Poszerzenia są ładne, poszerzenia są takie alanizmo, prawda, takie naprawdę spore. Poszerzenia są naprawdę fajne, maska też jest ładna, no tutaj te wloty, no to, ale ogólnie jest ładna. Tu jest zderzak Nismo z kanarcami, które są adekwatne do samego spoilera, który no większości osób pewnie się nie podoba, ale mnie się podoba. Mnie się ten spoiler podoba i tym razem on jest dopasowany tutaj, no mógł być troszkę bardziej, ale wiadomo, że tym razem do tych kanarców mniej więcej pasuje. Próg pasuje do przedniego zderzaka, no i tylny pasuje do progu. Za to poszerzenie zupełnie nie pasuje do tylniego, także tu jest minus, to powinno być dopasowane, a nie jest zupełnie, spójrzcie sobie jak to odstaje, zupełnie nie, tak się nie poszerza samochodów. No i przednie poszerzenie pasuje jak najbardziej. Teraz w tym programie jest taki błąd, że malowania nie nakładają się na te części, jak właśnie nad kolei i tak dalej. Także mogłeś sobie już to malowanie w sumie darować, ale jakby było tak tutaj całe, może troszkę bardziej rozszerzone tak, to bardzo by pasowało. No i też ładne felgi, fajnie dopasowane felgi. Pewnie nie da się zrobić fajnego dystansu, bo z tyłu no troszkę mi go brakuje, ale całe R34 jak na swój wygląd to mi się podoba. Okej, tu mamy również super szybcy i wściekli, założę się o to po prostu, no pewnie, ej, jak ona jest fajnie zrobiona. Takiej wersji naklejkowej w tej grze jeszcze nie, czy w tym programie jeszcze nie widziałem. I no jest to ten stary styl tuningu. A, no myślałem, że to będzie coś lepszego ogólnie. No ale no wiecie co, no wygląda jak ta z programu, więc jak z filmu, więc nie ma co się dziwić, że... No znaczy, no to myślałem, że jest troszkę bardziej skomplikowane, ale ogólnie wzór wygląda troszkę bardziej jak ten z filmu. No ale nie ma co oceniać, bo jest to odwzorowanie. Zobaczmy sobie, może Fiesty to nie. To jest Fiesta, nie? O, może Bentleya. O, Bentleya jeszcze nie oceniałem, a myślę, że będzie co oceniać. Widzę, że tu wersja kolorystyczna taka bardziej w barwach właśnie bentleyowskich, czyli takie zieleń, czerń i ogólnie. Okej. Felga oryginalna, ładna. Przedni zderzak, próg brzydki. Próg mi się nie podoba. Tylny zderzak, no... No nie wiem, bo są jakieś poszerzenia, no nie? Tu widzę jakieś poszerzki, także poszerzki spoko, ale znowu... Poszerzenie, które nachodzi na wlot, to nie jest ładne, no nie? Także to bym zmienił. No ogólnie to spoko, ten spoiler też według mnie trochę nie pasuje. W sensie, no nie do Bentleya, nie taki spoiler, nie taki ucięty. Ale do kanarców i do dokładki z przodu pasuje. Również mamy maskę, która wygląda w porządku. No i w porządku również wygląda tył, tylko że no dalej jakby tak poszło tu, no nie da się tak zrobić w programie, ale jakby się dało, to wyglądałoby to naprawdę super. Także, no nie wiem, ja myślę, że gdybym miał takie obrębnienia, to bym go zrobił całego czarnego, ale dobór kolorów do całego auta jest spoko. Także no tutaj ten próg troszkę mi wadzi, no i poszerzenia znowu trzeba dopasowywać, pamiętajcie, dopasowujemy poszerzenia. Ja w jednym momencie nie dopasowałem, ale później się poprawiłem i tu mamy coś ciekawego jeszcze. Cóż to jest? Czy to jest... Co to jest? ZAS, to jest ZAS. O kurde! O Rzeszku! Co to jest? Czemu to jest takie kosmiczne? Nie jest brzydkie nawet, ale to wygląda jak... Nie wiem... Jak... No, ciężko mi powiedzieć, gleba jest spoko. Spoiler pasuje, to jest taki... Nie wiem, chciałbym być... Chciałbym być
wyścigówą, o, chciałem być wyścigówą, ale zrobili mnie w Rosji, czy tam na Ukrainie. No nie no, ładne te felgi pasują do całego samochodu, gleba jest, no trochę plastik mi tu nie pasuje, tu nie mamy plastiku, a tu mamy plastik, to się da zmienić. Ale no ładne, no to nie jest brzydkie, no nie, nawet go tak ustawimy, patrzcie. To nie jest brzydkie, to jest w miarę okej. I to będzie ostatnie auto, które sobie dzisiaj zobaczymy. Przynajmniej w czyimś garażu. I jeszcze bym sobie, wiecie co, szybko zobaczył tą R8, bo myślę, że... Nie, ładna. R8 ładna, R8 mi się podoba. Tych felg, mimo że nie lubię, to pasują bardzo do tego auta, także super. I no, jako że to jest ostatni garaż, to był taki mały bonusik, bo w sumie tamta Supra to nie była oceniana na serio. I to Ferrari jeszcze mam ochotę ocenić, ale to już no, może następnym razem. Tak sobie jeszcze szybko spojrzę, bo po prostu no, jest w porządku. Także pożegnajmy się już na moim garażu, w moim garażu, może gdzieś tutaj w liście się zobaczycie. I to są te Subaryny, które zrobiłem jako tą konfrontację. Swoją drogą odświeżmy sobie, zobaczmy. Jest, uwaga, jest 89 reakcji i 50, ponad, no około 60 nawet jest za właśnie tą Subaryną. Tutaj jest koło 20, chyba jest 21, tak? 21 dokładnie. No i dwa razy haha, ale to nie rozumiem, no. Dobra, no są tacy ludzie i tyle. No są ludzie i parapety też, ale nie no, nie obrażajmy, bo haha dały osoby takie i one no dały haha, bo no, w sumie nie wiem dlaczego, ale okej. Więc to jest jeszcze Subaryna, którą sobie dzisiaj zrobiłem i myślę, że nią się tutaj pożegnamy. Zobaczymy, jak ona będzie się wam podobała, tylko czemu mi tu od przodu, okej. Dzięki wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało, że zostawicie łapę w górę. 300 i następny odcinek już będę nagrywał. Wasze sugestie, rady i tak dalej chciałbym widzieć w komentarzach. No i dziękuję bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Cześć!